cywilizację kulturowo i, że tak powiem, duchowo o wiele bardziej zaawansowane niż nasze, jak pan czuł z historii, na przykład Indie, odurzają się najróżniejszymi rzeczami. Zresztą cały świat odurza się najróżniejszymi rzeczami, których nawet większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że istnieją obok, że istnieją w przyrodzie. W związku z czym, no my postawiliśmy na taki, powiedzmy sobie, postulat. Ale zawsze można powiedzieć na taki argument, który przywołałeś teraz, że rozmaite cywilizacje używały narkotyków. Tak, ale używały ich w konkretnych celach. Bardzo często towarzyszył temu rytuał. Były pewne reguły, kiedy się tego używało, a kiedy nie, prawda? Kontrola społeczna, tak. I my twierdzimy również, że kontrola społeczna jest o wiele lepsza niż jakakolwiek kontrola prawna. Co więcej, kontrola prawna wyłącza w ludziach mechanizmy kontroli społecznej. No nie wiem, jak tu powiedzieć, że co do profilaktyki, to ja znowu wrócę do tego, co się dzieje pod Sejmem. Zapraszamy wszystkich słuchaczy dzisiaj, w zasadzie wczoraj o 20:00 pod Sejmem. W Polsce rosną pierwsze wolne konopie i tam również te działania również mają charakter profilaktyczny. Przede wszystkim my stawiamy na konopię pochodzącą z własnej domowej uprawy, nie na narkotyki pochodzące z nielegalnego obrotu, bo to nielegalny obrót. To narkotyki pochodzące z nielegalnego obrotu są tym takim czynnikiem, który jest odpowiedzialny za całą tą patologię. Mm. Nie dlatego, marihuana nie dlatego jest wstępem do używania twardych narkotyków, że jest narkotykiem, tylko dlatego, że jest tym narkotykiem, z którym mamy kontakt jako pierwsi. Ale zwykle jest taka sytuacja, co ja znam z doświadczenia swoich młodych lat, że dealer nie zawsze ma marihuanę. I w momencie, kiedy młoda osoba przyjdzie do dealera i chce kupić marihuanę, dealer powie jej, no nie mam marihuany, przepraszam, ale mam amfetaminę, słuchaj, też fajnie działa. A i co jeszcze jest? A jeżeli w tym momencie prawo mówi, że marihuana jest szkodliwa, zabójcza, zresztą nasza ustawa w ogóle umieszcza marihuanę na jednej liście z heroiną. To też jest paranoja. I w tym momencie taki młody człowiek mówi, no tak, czyli prawo kłamie. Bo tak, ja palę marihuanę, moi koledzy palą marihuanę, no nie jesteśmy uzależnieni, nie walimy po kablach. Nie aplikujemy sobie dożylnie narkotyków dożylnie. Ale prawo to samo mówi na temat amfetaminy. I użycie jednokrotne, drugiekrotne, kilkukrotne amfetaminy, nie jestem jeszcze uzależniony, jeszcze nie aplikuję sobie po żyłach. I to jest najlepsza droga właśnie do ciężkiego uzależnienia, za którą odpowiedzialny jest właśnie nielegalny obrót. Ta sytuacja, że dealer oprócz marihuany ma również amfetaminę, kokainę, również może ją posiadać w niewielkich ilościach, tak? I opowiadać, że jest na własny użytek, ale rozsądniej jest tak nie zamykać go z tymi niewielkimi ilościami, tylko raczej obserwować. Jeżeli już w ogóle mowa o działaniach operacyjnych policji, bo dla mnie one są osobiście śmieszne, tak? Mówi się, że ta ustawa ma służyć zwalczaniu przestępczości, a jakoś od 10 lat... To, że ją tworzy, to jest jedna rzecz, ale od 10 lat nie mamy żadnego rezultatu. Ten towar cały czas jest na ulicy, ceny jego spadają, jest lepszy lub gorszy, a wczoraj tak minister Julia Pitera mówi, że będziemy w imieniu zresztą rządu mówi, że ta ustawa, która teraz wejdzie, będzie służyła ściganiu przestępczości. Jak nowe przepisy prawne mają służyć ściganiu przestępczości? Przecież to już przerabialiśmy 10 lat temu i zrobiliśmy się jednym z największych producentów amfetaminy, zresztą najlepszym producentem amfetaminy na świecie. Nasza amfetamina jest na świecie najlepsza. To jeszcze może, żeby domknąć dyskusję, czy pani też ma takie poczucie, że to nielegalny obrót jest największym problemem społecznym, a nie nawet samo używanie? Dokładnie tak myślę. I przecież rzeczywiście myśmy kiedyś w 1997 roku mieli tak naprawdę bardzo dobrą ustawę, która w ogóle odstąpiła od, która do którego stanu my jako organizacja chcemy doprowadzić. To znaczy do tego, żeby w ogóle znieść depenalizację w ogóle użytkowania narkotyków. Myślę sobie, że w tych warunkach jeszcze jest bardzo trudne w Polsce do przeprowadzenia, bo właśnie dokładnie myślenie jest takie, jakim też toczy się ta dyskusja o takie pytania, które pan stawia jakby w imieniu większości społeczeństwa. Tak, no że marihuanę trzeba, od marihuany do heroiny, że to jest równia pochyła, że to są takie stereotypy, które bardzo szkodzą w ogóle temu, bo my, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, jesteśmy mało wiarygodni. Mało wiarygodny jest ustawodawca, mało wiarygodny jest rodzic, mało wiarygodny jest terapeuta, który mówi
marihuana doprowadzi cię do grobu, prawda, i tak dalej. Ale żeby rzeczywiście stać się wiarygodnymi, musimy jakby też poprzez sensowne przepisy, no też tworzyć szacunek dla tego prawa. Dziękuję bardzo. Mirosława Straburzyńska, Polska Sieć do Spraw Polityki Narkotykowej, Jędrzej Sadowski, Inicjatywa Wolne Konopie.